Zdaje, że się bardzo wszystko zrobił. Cześć. Cześć, Szary. Witam. No, Szary. Jaki znów kawał? Coś o terroryście tam coś mówiłeś, ale wczoraj artyleria waliła i nie słyszałem. Może Arab siada do taksówki. Ale dobre ty. Aha, sorry, sorry. No mów, no mów. Thanks. A, dobry był, no. No, Arab siada do taksówki. Bardzo znowu sprawiłeś. No dobra, no mów. Ale skończ tym razem. Muszę napisać. Ale ta taksówka gdzie była? Ale w jakim mieście była ta taksówka? To jest ważne. Nie no, w Bombaju akurat to jest Arad innego na przykład, ale w takiej Alasce jakby Arad wsiadł, no to na pewno by zdziwienie. Tam w ogóle jest dziwne zobaczyć taksówkę, jeszcze Araba w taksówce, no to na pewno już by było lekkie zdziwienie. No to, Szary, gdzie był ten Arab? W jakim mieście? Dobra, spójrzmy się gdzieś w Ameryce. Ale powiedz mi teraz, czy był ubrany jak Arab, jako Arab z państw arabskich, czy był ubrany jako tutejszy Amerykanin? No. Czy się wyróżniał jak w stroju arabskim, czy się wyróżniał tym, że był Amerykaninem? Był w stroju arabskim, tak? A, dobra, no mów. A, dobra, strój arabski, ale jakie miał obuwie? Arabskie sandały, czy amerykańskie Nike? Made in China. Ważne. No, bo to wiesz, bo ja sobie muszę to wyobrazić, nie? Na przykład widzę Araba ubranego po arabsku i nagle w takich Nike'ach wypasionych, kurwa, Jordankach, to ja mówię, nie, to jest podejrzany Arab. To jest Arab, który wysoko skacze. W papciach? No to też jest podejrzany, bo oni papci nie używają. No mów dalej, no mów. No i turban mają. Dobra, a co to była za taksówka? Jakie marki? Nike. Jakie marki? MG? Nike. Czapka. Marki, taksówka. A. Ford, Chrysler. Dobra, załóżmy, że GMC, Ford. Ale w Stanach nie ma fordowskich taksówek. Fajnie. Nie wiem, jakie w Nowym Jorku jeżdżą. A to był Nowy Jork, tak? No. Dobra. No dobra, mamy Araba w stylu arabskim, ale w Nike'ach, jadący Fordem, no, mów. No i czy masz Araba w cichobiegach? No, Szary. Cichobiegi miał? Co miał? Sandały. Cichobiegi? Nie, on mówi, że w butach amerykańskich. W Jezuskach? Ale to buty, tak, czy sandały? Jezuski. Ze skóry z tego, z wielbłąda. Dobra, ma buty skórzane. Dobra. Kurwa, skórzane buty w pustynnym stroju? To bo mu się giry ugotowały. To z wielbłąda, wiesz, pustynny kamu. No dobra, no. No i co on robi? I jak wsiada do taksówki, to co on robi? Mówi do taksówkarza, żeby go wysadzić pod ambasadę. Ale właśnie, jak to jest arabski styl, Arab całkowity, to a Amerykanin, to jak on to mówi? Po jakiemu? Pasztun? Szyrki? Nie, to jest Arab, który zna amerykański, nie angielski. Amerykański zna? A, angielski. To znaczy, to jest uczony Arab. No. To jest charakterystyczny, bo mało jest uczonych Arabów. To jest charakterystyczny. No dobra, i on siada do tej taksówki. Uczony Arab. Dobra, uczony Arab w butach z wielbłąda czy z jakiejś byle kozy, bo mówili, że skórzanych. W stroju wieśniaka. Wsiada nagle w centrum Nowego Jorku. Nie wiadomo skąd się tam znalazł. W stroju wieśniaka, Araba. A właśnie, po pierwsze,
kto mu się zatrzymał dla takiego Araba, nie? No dobra, ale jak już ten Arab w tym turbanie, w tym gwiejskim stroju, w butach z kozy czy coś tam wsiadł do tej taksówki, to co powiedział? Co zrobił? Tylko wysadzić pod ambasadę. A nie pod lotnisko? Nie, tam z ochrony. Ale pod jaką ambasadę? Jakiegoś kraju. Ja chciałeś powiedzieć USA, ale się domyśliłeś, że jest USA i nie może się pod własną ambasadą w Nowym Jorku usadzić, bo tam nie ma ambasady. Stary, do jakiego kraju? Powiedz sobie, żeby to na lotnisko. Łatwiej jest. Usadzić na lotnisko. No właśnie, JFK? JFK czy gdzie? Szary, popracuj nad kawałem. Może być dobre, ale musisz troszkę szczegółów pop... Zabiłem gościa, wy tu gadacie, a zabiłem gościa na sypce Islam. Pewno miał buty z kozy, kurwa. I nie mógł szybko uciekać przy tobą, szoku. Nie, to on z tej taksówki wysiadł. A szoku czekał już pod ambasadą. A szok wiedział, że on wysiądzie pod ambasadą i tam na niego czekał. Kurka. Dobra, Szariku, no przepraszam, mów, no. Patrz, 10 minut śmiechu, a ty jeszcze kawału nie skończyłeś. Ale to co w Lublińcu zużyli, to im wysłali. Tak samo jak Wiz 9-4, kurwa. Też magazyn jest tam wypadał. Nie, no chodź, jak ten wozia, to przy budowie tej pomocy. Przykładasz tak. Roślinę, ciągniesz tak, jakieś takie naturalne kształty, żeby to przybierało, tak, nie? Że tak. W razie, bo to... Nie wiem, skąd to wyłapali, ale mówisz, że tak dużo osób to się nie wyłapali. Poborowy, jak poszedł sobie raz na 2-3-3, raz na 2-3-3 lata poszedł, kurna, wiesz, przypomniał sobie, to jednak z takiego gościa jeszcze by coś było. A tu nagle w razie W wezmą świeżaka, takiego szariczka naszego młodego i co on zrobi? Czeryśku, co ty zrobisz? No ostra się przed tym, zanim dostanie artą po łbie albo kulą po głowie. No. To mówisz, do psów nie strzelają? Kryć się! A, ale ty to wybrane, kryć się albo wycofać się. Resztę nie przyjmujesz. No nie wiem, nie byłem nigdy nie byłem tak w takiej sytuacji jeszcze. Nie, to jest tak się mówi, ale... Szarik da radę, Szarik jest sprytny. No właśnie, chyba tylko dlatego. Zaczął się śmiać i go serce chwyciło. I teraz, Szary, teraz przyszedł twój pan, to sobie na pewno pogadamy. Mara. A co? Szary był niegrzeczny? Nie, chodzi o to, że chciałbym coś powiedzieć, ale właśnie wszedłeś i... Pewno już nie dokończy swojej myśli. A było coś pewno o jego panie, tak? Nie. O czymś, ale nie słyszałem i właśnie wszedłeś. O gadzinie. O, właśnie, nie słyszałeś jeszcze o gadzinie, kurka? Nie, mówcie. To tradycja, każdy to musi usłyszeć. A? No to tradycji musi stać się zadać, no mów. Nie, bo ty nie będziesz nie słyszał. Zobacz, ale mów. Każdy z nas to wycierpiał. Słucham cię. O, mów teraz. Gram teraz.
Masz rację, nie słyszę cię. Mam słuchawki, ja teraz. No mów teraz, mów, szybko. Ja nie mogę. Za późno. Idę Marleny posłuchać.